Acid Drinkers bez licy brzmi jak przepis na nieszczęście. Główny kompozytor, kreator pchający tą twórczość ich na nowoczesne tory. Kto niby ma przejąć tą pałeczkę? A nawet jeśli ją przejmie, to czy jest w stanie udźwignąć ten ciężar, który niósł na sobie lica? Pytanie, na które no, te ponad 20 lat temu zadawało sobie wielu fanów. A dziś już wiemy, jak to się skończyło. Gotowi na wspomnienia z lat młodości? Dzięki wielkie za wszystkie komentarze, które dajecie. Bardzo ciekawe jest poczytanie o. Raz o waszych wspomnieniach, drugie doświadczenie tego, że czasami kompletnie inaczej rozumiemy muzykę i to też jest fajne, bo wydaje mi się, że na tym też trochę polega życie, że nie jesteśmy tacy sami i możemy zobaczyć, że ktoś na to samo, co dla nas jest bardzo ważne, dla kogoś jest nieważne albo na... Odwrót. Więc wielkie dzięki za to. Zapraszam do kolejnych komentarzy. Zapraszajcie innych boomerów. Na, jeżeli, jeżeli takich znacie, oczywiście, a pewnie znacie, żeby też posłuchali sobie. Tych audycji, więc dzięki za wszystkie subskrypcje, dzwoneczki i takie tam. Ja Was oczywiście też serdecznie zapraszam do sklepu Metal Boomera, link macie w opisie, gdzie możecie kupić różne koszulki. Między innymi taką, jak i której teraz siedzę, czyli taką halloweenową prostą koszulkę, nieco dyniowatą Acid Drinkers. Amazing Atomic Activity. Jak żyć, panie? Jak żyć bez licy? No, znalazł się następca, a był nim Przemysław Wejman, zwany też Perłą. I tak pewnie zazwyczaj tu będę mówił Perła, bo jest krócej, a dłużej to bym jeszcze nie zapamiętał. Ciekawe dla mnie było to, że kiedy zastanawiałem się, kto może być, nie wiedziałem, że to będzie ktoś, kogo będę kojarzył w ogóle. Gwesłaj. Zespół, który miałem okazję zobaczyć, zobaczyć kilka lat wcześniej, no, często tutaj wspominam o mojej rodzinnej miejscowości Nowa Sul, to takie niewielkie miasteczko w Lubuskim, ale tam było bardzo dużo koncertów w latach 90. Pewnie tak było w całej Polsce, ale dla mnie to było zawsze takie super, że nie musiałem gdzieś nigdzie daleko jeździć, żeby zobaczyć ówczesne dla mnie wielkie gwiazdy. W 1996 roku mieliśmy tam też u siebie taki Rock Spring Festival, który z jakimiś tam przerwami trwa jeszcze cały czas. No i tam wtedy usłyszałem pierwszy raz Głos Y. Powiem Wam, że dla mnie, jak słyszałem, zanim, zanim się dowiedziałem jeszcze, że zdobędą w ogóle pierwszą nagrodę, że, że wygrają ten festiwal, to kiedy ich usłyszałem, bardzo mi się podobała muzyka. To było dla mnie wtedy, jeżeli miałbym to określić taki łamaniec muzyczny, tak? Było tam trochę takiego trashu, ale łamane jakąś taką muzyką alternatywną. Trochę gdzieś tam jakieś echa Fade No More słyszałem w sposobie, nie wiem, śpiewów, takich połamańcach trochę muzycznych, kompozytorskich. On zdecydowanie, pamiętam, że się wtedy wyróżniał. I wygrali ten konkurs. Tak dla, jakby to kogoś interesowało. Były tam wtedy jeszcze takie zespoły na tym samym festiwalu, w tym samym momencie jak Testor, Mordor, Craft. Więc ciekawe, że on dziś się tam wyłonił i tak pamiętałem, pamiętałem o nich, bo mnie po prostu zaciekawił. Nie sądziłem, że kiedykolwiek jeszcze będę mieć z nim do czynienia. Sam natomiast Perła w jednym z wywiadów mówi, że razem z Kostkiem, czyli jedną z osób, które zakładały też GSY, oprócz metalu zaczęli słuchać no, dużo innej muzyki na przykład przychodzili Fascynacja, Red Hot Chili Peppers, a jednocześnie Napalm DF. Z tego musiała wyjść dziwna mieszanka. No i właśnie taka wyszła, ale bardzo pozytywna, bardzo pozytywna mm, mieszanka. Więc pamiętajcie, to dzięki temu, że w mojej miejscowości ja zagłosowałem na Głos Y, to Perła został gitarzystą AC Drinkers. No nie, no chyba trochę teraz przesadziłem. Chyba nawet nie miałem prawa głosu. Ale mógłbym, ale mógłbym, ale nie miałem. Ale, ale mógłbym? No tak, no co by było? No dobra. I co by było? No co, no nic by nie było, tak naprawdę żartuję sobie, że przecież nie mam żadnego na to wpływu i nigdy nie miałem, natomiast tak miło usłyszeć, że ktoś, kogo, kogo w jakiś sposób tam szanowałem, podziwiałem, dostał się do zespołu, choć fani różnie to mogli odebrać. Fragmenty wywiadów, które gdzieś może tu jeszcze się pojawią, zaraz wziąłem, to dam wam nawet link na Facebooku Metal Boomer, zapraszam was zresztą do, żebyście też tam się pojawili, kult.pl, tam jest taki we, wy, bardzo ciekawy wywiad z Perłą. Sam Perła zresztą właśnie w tym wywiadzie mówi o tym, że nie było żadnego castingu. To nie tak, jak Metallica wybrała sobie tam, przyjechało 30 osób i ich słuchali, z nimi grali. Ehm, powiedział tak, cytuję: Po prostu kilka dni po powrocie z trasy, na której GSY supportowało Acid, zadzwonił do mnie wczesny menagoi Acidów Darek Joda Maruszak i zapytał, czy znam kilka utworów Acidów. Jako fan jedynki, kwartetu z poznania oraz sympatyk kwasożłopów. potwierdziłem moją znajomość wybranego repertuaru, dostałem tak zwane powołanie. Do dziś mówię, że podczas gdy moi koledzy z liceum studiowali ekonomię lub prawo, ja studiowałem rock and roll'a na wydziale iCologii u boku najlepszych profesorów w tej dziedzinie. No właśnie został, jak tutaj powiada, sam Perła rzucony na dosyć głęboką wodę. No bo właśnie, tak jak mówiłem, jak zastąpić takiego lica, a to nie chodziło o to, żeby go zastąpić tylko w graniu, ale też w komponowaniu. No i jak mówi Perła, zakasał rękawy i Poszedł komponować. Oczywiście musiało być też kilka rzeczy, które, które się tam wydarzyło. Na przykład taka, że musiał przejść słynny test winny. Wiecie, to taki test, gdzie ktoś ma wypić jednym duszkiem cały litr wina. Czy go przeszedł i jak go przeszedł? To zapraszam do wywiadu. Link do tego wywiadu będziecie mieli na Facebooku Metal Boomer. No dobrze. Okazuje się więc właśnie, że większość riffów, które pojawiły się na tej płycie, no jest właśnie autorstwa Perły. Powiedziano mu, to ma być płyta rock and rollowa. I tak właśnie miało, miał do tego podejść do komponowania. Utwory Wake Up, Here Come The Acid napisał Titus Część tam na przykład do What a Day, też od Popcorna wyszło się, dowiadujemy takich rzeczy. Natomiast okazało się, że właśnie Perła Terify, no i Ślimak, który mu bardzo mocno pomagał i taki był współkompozytorem. A cały album został nagrany w Deo Recordings w Wiśle 17 maja 1999 roku. Więc już mamy, słuchajcie... Ostatni album ICD z lat 90. No, 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 skończyły się te dobre czasy. To były czasy 17 maja. Co ja wtedy robiłem? Słuchajcie, ja byłem wtedy w wojsku. 17 maja byłem w wojsku. Hmm. 19, tak, 99. Dopiero na jesień wyszedłem. Sama układka płyty, wiecie, taki wiele owoców ułożonych w taki jakiś nuklearny symbol, to zakłada jakąś taką i tytuł zresztą, tak, taką pewną żywotność. Jesteśmy, działamy i formą wracamy, co jak się okazuje, do pewnych form znanych z pierwszych płyt. No i taki właśnie jest też ten pierwszy utwór: Amazing Atomic Activity. Pierwsze dźwięki czuć pewną już zadymę, tak? No, posłuchajmy. Oj, przepraszam, nie to włączyłem, co trzeba, ale już będzie ok. No właśnie, e, czujecie, już wchodzi, coś się dzieje, mocno się dzieje, dużo się dzieje, ale słychać te brzmienie, nie? To już nie jest brzmienie Infernal, to nie jest brzmienie High Proof, to jest brzmienie jakieś takie właśnie rockowe, rock rollowe. No ale zobaczmy co dalej. Co? Tutaj? No można powiedzieć, okej, okay, no, taka sobie szybka łupanka pojawiają się jakieś. Solweczki Znajduje się też tam takie zwolnienie. Takie, które trochę w klimacie mi przypomina te zwolnienie, które było chyba w Anybody Home? No właśnie. Tytus, jako taki kosmiczny morderca, potwierdza to. Ten utwór. Myślę, że całe przesłanie płyty, jak sama, chociażby okładka i tytuł pokazuje, miało być takie. Hej, hej, my tu cały czas żyjemy, funkcjonujemy, oczy, ale my lecimy dalej. Show must go on. No i takie jest też wyznanie tego tekstu, które tutaj słuchamy. Myślisz, że należy do przeszłości. Myślisz, że nie przetrwam, że już czas mnie ugłaskać, że powinienem zająć swoje miejsce w historii. Stoję niczym, Matterhorn uparty, jestem jak nikt. Inny, stoją jak chiński mur, mięśnie mam jak piłka. A właśnie wyznanie Tytusa, który, który chyba mówi, nie boję się tego, po prostu gramy rock and roll. Utwór no, jest takim dobrym wprowadzeniem, dobrze się tego słucha. Nawet jak ostatnio tego sobie posłuchałem, właśnie to przed audycją, to pomyślałem, ej, nawet nie wiem, czy nie lepiej dzisiaj mi się słucha niż kiedyś. E nie wiem, czy czasami nie jest to po prostu skutkiem tego, że dziś, z, z perspektywy e, czasu i znajomości tych nowszych albumów o wiele lepiej postrzegam ten. Więcej mam nostalgii w ocenie tego albumu. Hm. You Better Shoot Me. To jest piosenka, którą podobno wymyślił ślimak. Slimak zawsze jakieś takie powiem, dziwne te utwory robił. Nie do końca zawsze dla mnie zrozumiałe, no ale na tym to polega są cztery osobowości, każdy coś innego. Jest szybko, konkretnie, ale nagle pojawiają się takie gardłowe dźwięki. Proszę, gardłowe dźwięki posłuchać. To najprawdopodobniej nowy nabytek Perła. Tak się tutaj wyżywał, bo z takich też dźwięków go trochę kojarzę z Głosu Dobry, szybki utwór, ale mam taki problem, że ja już ten utwór zapomniałem. Ma tam taki jest taki nieco zmieniający. Fajne solówki w ogóle to warte zaznaczenia. Wielki plus dla tej płyty za solówki. Naprawdę świetne tam są solówki. Ale to brzmi tak, jest. Jest profesjonalnie, jest ok, ale ok. Lecimy dalej. Ja już zapomniałem, że taki utwór w ogóle był. Oczywiście to nie jest na plus. Później wchodzimy w cover. Covery YSIWów, wiecie, ja już nie raz przyznawałem, lubię ich covery. Nawet mimo, że płyta Fisdick. Która powstała nie jest moją ulubioną, i tak na większość tych, tych utworów patrzę tak, e, nic specjalnego. Natomiast to, co zdawali na płytach, zazwyczaj mi się jakoś podobało. Eee, natomiast, tak jak lubię ich covery, tutaj show nie ma. Satisfaction. Słuchajcie, nie mam satisfaction ze słuchania tego utworu. Ja myślę, że najlepiej oddaję końcówka tego utworu, to co o nim myślę. tu Po prostu jakoś mnie nie przekonuje ten utwór. Mimo, że został wydany na singlu i wydaje się, że to wszystko fajne, wszyscy powinni znać, wolę zdecydowanie numery Acidów, które są ich, nawet jeżeli nie wszystkie mi się podobają. Natomiast, czy wiecie, jaką karierę zrobili Acid w USA? No, a była taka, była taka. Caps Broke My Beer opowiada New Jersey, wszystko się działo za Picie piwa w miejscu publicznym, popcorn po prostu. No co? Zabrali mu piwo i dali mu mandat. A ja myślę, że nie tylko mandat. Tytuł zresztą opowiada więcej. No proszę. Bardzo fajny, kręcący taki utwór. W refrenach stałych ludzie, nasze pieski, których już tak dawno w ic nie było. No way! No i co? I adekwatne do tego bardzo fajne solo. Popcorna! Trzeba. wspomnieć. Żaden szalony utwór, ale słucha go się bardzo dobrze, no jest ciekawa historia. Natomiast utwór, do którego dojdziemy tutaj: Wake up! Here come the assets. To wydaje mi się taki jeden z ciekawszych utworów szczególnie, że nawiązuje bezpośrednio do tych starych czasów. Bardzo mocne są te odniesienia i muzyczne, i też tekstowe, jak się okazuje. Chociaż chociaż, utwór zaczyna się bardzo nowocześnie, czego bym się nie spodziewał na tej płycie. Ale później robi się już bardzo, bardzo stanowczo jasno o co chodzi, czyli wstawaj luju nadchodzą a No, jak wstaliście? Mam nadzieję, że wstaliście, Miaż tutaj, jak tak się kołyszę, to z tyłu krzesło mi się trzęsie, a słuchajcie, ono tak, takie w ogóle dźwięki wydaje. Nie, to pewnie nie słychać, mam nadzieję, że nie słychać. Tak czy sobie myślę, kurczę, czy to wszystko słychać, że ja się tak tu bujam na tym krześle. No i mamy też rock'n'rollowe solo do tego utworu. <muzyka> y nie zabrakło też właśnie, i tutaj będzie to, co mówiłem, takie bezpośredniego nawiązania do na przykład utworu I'm an Icid. I usłyszycie go za chwilę. No i znalazłem jeszcze jeden taki magiczny fragment z tego utworu, czy czasami Tytus nie użył tutaj magicznego słowa, które zna każdy Polak, a nawet nie Polak? Hmm. Chyba po polsku zaśpiewał. No ładnie, no ładnie. No dobrze, a jak mm, radę daje sobie nasz Nowy Lica, czyli Perła? No bo wiadomo, że będą to też takie utwory, które będą. Mm, Bardziej jego niż, niż to, co. niż ten rock and roll, który, który robią Asidzi. No tak. I tu mamy to w utworze Mapic. Tak to brzmi mniej więcej wszystko. Chcąc, nie chcąc, nie unikniemy tego porównywania do licy, ale jego w w jakiś sposób przypomina mi. Co więcej, uważam, że nawet jego pewien styl komponowania też nieco przypomina. On to, to, to jest w inną stronę, to jest bardziej w taką stronę, trochę nazwą undergroundową. Ale takie zagrywki, posłuchajcie, jak teraz, no to już jest zupełnie to jest styl właśnie, perły. Tego typu smaczki. I tutaj, w tym mom momencie się zatrzymam, bo uważam, że ten utwór pokazuje coś, co jest dla mnie największym problemem tego utworu, ale i też tej płyty. Z jednej strony mamy pomysły Perły, a z drugiej rock'n'rollowe brzmienie Acid. To mi, ten mroczny klimat, który daje Perła, nie za bardzo mi pasuje do tego lightowego, wiecie, rock'n'rolla, nie? Powiedzmy tak, to połączenie jest w tym momencie takie sobie. To, to nie jest złe, to to nie można powiedzieć, że zupełnie odklejone. Ale daleko temu do, do czegoś. Mam tu na przykład taką kasetę e, Perły. tak? Ona jest z 2001 roku. To jest e, Road to the Horizon. E, kiedy jej sobie tak posłuchałem o, ostatnio. E, to fajnie, fajnie to widać, taki ten mroczny, mroczny klimat, jaki, jaki gdzieś tam przemyca perła, tak, na, na tej płycie. I, I kiedy go słucham, porównuję z tym, co jest na tych płytach, gdzie on był. Okej, okay, ja widzę w późniejszych płytach dużo bardziej, du, dużo, dużo lepiej zrobione, ponieważ Assigi mają jednak taki, wiecie, potencjał do przebojowości, mimo wszystko. Więc tam jest fajne takie połączenie. Natomiast na tej płycie. Kurczę, wiecie, co? Coś nie do końca mi to wszystko się klei. Niepodobne, nie do końca to nie jest złe, umówmy się. Ale tak chyba nie do końca umiem nawet powiedzieć, o co mi chodzi. po prostu coś mi się tam nie klei pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Do tego jeszcze dojdę przy innych utworach. She's gonna be a porno star. To piosenka dla tych, którzy są 18 plus, no ale tutaj takich niewielu, pewnie na tym. Na tej, w tej audycji. No właśnie, jak to mówi Tytus o jakimś dziewczęciu, które chce się rozbierać przed kamerami, kamerami, i mieć z tego pieniądze. Podobno właśnie od tego, tego kawałka zaczęło się w ogóle robienie Amazing Atomic Activity. No właśnie, ciekawe, Tytus, jak to Tytus, opowiada. Historię tego dziewczęcia. Posłuchajmy, co ma tutaj do powiedzenia. Yes, Podoba mi się jak tutaj ten bas chodzi. To już w któreś takie miejsce, gdzie taki tłusty ten bas, taki harczący chodzi. I to jest fajnie, fajnie się tego słucha. Tytuś śpiewa. Tak, ona będzie sławna, ona będzie się bogaciła. Ona nie przejmuje się niczym. Jest pewnym rodzajem dziwki. Mamy też fajne solo, fajny taki bridge, który... mówi nam... Jest tylko pewien problem tej piosenki. Ja ją usłyszałem i ja już ją zapomniałem. No niestety, będzie to w większej piosenek, żeby nie było. Dojdziemy tutaj do bardzo ciekawych piosenek, ale niestety musimy przejść też przez kilka takich, których po prostu szybko, szybko zapominam. No i właśnie, i tu im głębiej w las, tym pojawiają się coraz ciekawsze piosenki, i to jest wielkim, wielkim plusem tego albumu. Justify me, I was so hungry. Tu jest już jakiś taki zaczyna się niby fajny zryw. Posłuchajcie, jak to zaczyna tutaj chodzić. Fajny początek, ale później jest znów tak samo, czyli podobne gitarki, podobnie tytuł jakby To nie odróżnia się za bardzo od niczego, co było em, wcześniej. Natomiast jest zadziwiająco dobry refren. Melodyjny. Co więcej... To jest jeden z lepszych, jakich słyszałem u Ice ów Refren, który często nuciłem sobie po wysłuchaniu tej płyty, bo on naprawdę mocno wchodzi w głowę. Jest coś w nim takiego. Świetnie, bardzo, bardzo naprawdę dobrze. Po prostu chodzi to w głowie, jak posłuchacie tą piosenkę, to później tak chodzi po głowie ten refren. E, niesamowite, to nie jest coś takiego u oczywistego. No i kolejne świetne solo: to co po po podkreślam, ja tu puszczę rywek, ale jak posłuchacie z całego, to robi wrażenie. Yy... No, i tam refren się oczywiście zaczyna. No i świetne akustyczne zakończenie. Naprawdę ten utwór to jest coś, co mówię okej. Okay, podoba mi się, tu jest pewna niecodzienna jakość. Posłuchajcie, jak tutaj gitarki sobie miło chodzą, nie? Super. Ta piosenka na pewno tu mnie wygrywa. To po prostu jest piosenka, o tak by to, to dobrze określić. Nie ma może zbyt wiele wspólnego z jakimś super traszem, czy coś, jest fajną melodyjną piosenką. Nie wiem czemu tego typu piosenki nie wzięli jako, jako single jako coś, co powinno chodzić. Jaki tam Satisfaction, który słyszałem milion razy i niczym się nie różni, a tutaj? O, ale dobra. Doszliśmy do tego, ale teraz dochodzimy do numeru, przy którym się chciałem naprawdę zatrzymać: Home Submarine. Wow, wow, wow. Coraz więcej ciekawych numerów. A ten do mnie, muszę się tu przyznać, z ręką, przy sercu, zaraz gdzie jest serce, może tutaj jest chyba jakoś serce. To jest jeden z moich najlepszych i ulubionych atworów Acid, i to nie tylko na tej płycie. Jest tak dużo tutaj fajnych rzeczy i dlatego wkurza mnie trochę, że ta płyta ostatecznie dla mnie nie jest jakaś taka... To nie jest płyta, którą chciałbym wyróżnić wśród różnych płyt Acid, ale ten utwór... Wow, ale zanim zaraz dojdziemy do muzyki, to sam Tytus mówi, skąd się wziął ta łódź podwodna domowa. Tytus powiedział tak, to jest alkoholowy manifest z dawnych czasów. <laughs> Polegało to na tym, że zamykałem się w chacie, wyłączałem telefon i siedziałem z kumplem lub dwoma cały czas przy stole. Od rzutu do rzutu, rozumiesz. Nazywaliśmy to domową łodzią podwodną. Tyle, że się nie wynurzasz. Słuchajcie, no tak, można sobie różne balangi przy wódeczce robić, a to jest był sposób e, Tytusa. Okazuje się, że sama muzyka, to co się zaczęło, już były dużo wcześniej i pojawiły się przy High Proof. E, natomiast on tam gdzieś nie pasował, ten numer, do, do całej reszty. Natomiast pojawił się e, tutaj, bo bardziej stylistycznie, Pasował. I powiem wam, że zawiesiłem się, bo zobaczyłem w notatki, aż na czerwono sobie podkreśliłem takie słowa. Jestem wkurzony. Ja dzielę Najlepszy swój riff zrobili na no chyba najsłabszej, przynajmniej do tej pory, płycie. jak ja uwielbiam ten riff. Cudeniko. Palcem. I Nie wiem czy ktoś z was powie e, to jest tam podobne do czegoś czy tam czegoś nieważne. Czy to jest podobne czy niepodobne? Muzyka zawsze jest do czegoś będzie podobna. Zawsze, zawsze to już się nie da nie, nie da tak i, zrobić takich różnic, ale ten riff po prostu wow, wow. To jest po prostu orgazmik, tak się powinien ten utwór nazwać. E, no i dobra. Ciekawa, ciekawa taki, taki zwrotek, nazwałem go taki storytel zwrotkowy, storytale ja to storytel to jest, jest tytuł, a przecież ulubiona forma przecież. <grym> Słuchajcie, tyle razy słuchałem, że aż chyba wyciąłem dwa razy ten, ten sam fragment albo podobny, no po prostu ja bym w kółko mógł słuchać. Ja bym, ja bym mógł dalej nie opowiadać o tej płycie, chociaż jest jeszcze o czym opowiadać. E, ale y, no po prostu nie się. Tak mnie niesie, się to Tak czasami jest, że człowiek się zabuja w jakimś utworze, a innych to nie kręci. No ale jednak posłuchajmy, o czym jednak tam śpiewa tytus. To jest taki, wiecie, bujany utwór. Yahoo! powiedział mi dawno o łodzi podwodnej. Zasłuchaj firany, zamknij drzwi, zabierz to w oceaniczną przestrzeń. I to tego typu podobno alkoholowe rzeczy, ale nie wiem czy alkoholowe. Po prostu ten utwór buja. Ciekawe jest to, że w, w jaki sposób ten tytuł tutaj jest fajny. W jednej zwrotce on tak raz mówi. Jeden wers, raz śpiewa. Bardzo to fajny efekt daje. Posłuchajcie. No właśnie. No i jest jeszcze refren. Słuchajcie, ten refren też mnie rozwala, ponieważ jest tam. Hu-ho, ha, hu-ho. Ha. A ja zawsze od dziecka lubiłem śpiewać. Hu-ho, ha, hu-ha. No dawajcie, dawajcie. Huh, 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 huh. No właśnie, to jest ten e, ciekawy refren. Jest tam też taki dłuższy kawałek solo, i, który przechodzi do riffu głównego i to Wam, to wam puszczę, ale no, też mówiłem, sola są świetne, ale tutaj jak to wszystko idzie, jak to płynie, bo to jest taki utwór, który płynie po prostu. Bujasz się jak na takiej fali, na takiej łodzi podwodnej, która jednak się chyba wynurzyła. I po prostu przechodzisz dalej i to wszystko piękniutko płynie. Solo to jak takie wynurzenie takiego peryskopu, spojrzenie, co tam się dzieje, co tam się dzieje. A, słuchajcie, te solo, które tu słyszycie, to jeszcze nie koniec. Ono tam dalej idzie, jeszcze są taka napindalanka na koniec. Posłuchajcie sobie tego utworu. Dla mnie to jest utwór, który, ja nie wiem, on gdzieś po prostu zniknął. My mówimy. Icici nagrali High Proof, nagrali Infernal, nagrali I Fuck The Violence, Pizza Driver, ale nagrali Hop, Home, hop, co ja gadam, Home Submarine. I co? I cisza na sali. Ja pierdziele. Nienawidzę was. Nikt tego nie lubi oprócz mnie. Sam sobie wytnę ten utwór i będę go słuchał 24 na dobę. Ale jest kolejne wynurzenie już w następnym utworze Tytusa, który opowiada jak to imprezy. Słuchajcie, to były dwie, różne rodzaje imprez. Jedne to były właśnie te łódź podwodna, druga była impreza, inny rodzaj imprezy, gdzie pojawiły się reptilianie. <laughs> Znani nam dzisiaj chyba już dom pełen gadów, house full of reptiles, czyli kolejny Tytusowy manifest imprezowy. Sam Tytus mówi, gady i smoki są moimi znajomymi, koledzy, przyjaciele. Którzy właśnie zachowują się jak jaszczury albo warany. Łażą, gryzą i machają ogonami. Ha, <laughs> świetny, masz przyjaciel, Titus. Powiem ci, że to są moje ulubione stworzenia. To dalej, Titi. To jest mój numer i od razu słychać, że mój konkretny riff prosto do przodu, może nawet trochę pankowy. A co w samym utworze? Mamy po prostu, to jest o czym jest um, utwór tekstowo: taki heavy metalowy wstęp, a później troszkę traszowego wymiatania. Taka mieszanka. Całkiem. Sympatycznie. Natomiast przy tym utworze jakoś się tak na dłużej nie zatrzyma. Zatrzymam się chyba już dłużej na What a Day, czyli taki utwór, który też mocno tutaj słychać taki perłowy zadzior. Sam tekst jest jest popcorna, jak to mówi tytuł dość buddyjski w swojej wymowie i faktycznie możecie sobie tam przeczytać o pewnym rodzaju spokoju, który człowiek chce utrzymać no, ale popatrzcie jak to się w ogóle zaczyna taki ciężar, mimo lekkich gitar już słychać od początku A później pojawia się taka tytus, jego chrypka. Ja właściwie nie wiem do końca, czy to jest taki naturalny jego chrypka, czy to jest dodany jakiś tutaj pogłos, jakiś zmiksowany. To pewnie ktoś, kto się na tym zna, mógłby podpowiedzieć. Ale bardzo ciekawie wychodzi połączenie właśnie tego. Zwróćcie też uwagę, za chwilę puszczę taki kawałek, gdzie z tyłu taka gitarka chodzi, takie robi, nie, tam sobie dźwięki, wow! Jak ty się wsłuchasz, jaki to robi fajny taki mroczny klimat, naprawdę. No, tak w nocy tego posłuchać? Robi, robi, wrażenie. Solo oczywiście dalej tworzy ten klimat, który już tutaj usłyszeliśmy. W dalszej części utworu już tam, później jest takie, ten utwór tak trochę przyspiesza już z tego klimatu, nadal jest mocny klimat, ale utwór już przyspiesza. Dobre to, panie, dobre. Kolejny dobry utwór, powiem wam. Co ciekawe, tutaj, tak jak mówiłem, tej różnicy między perłą a brzmieniem, tu mi to brzmienie nie przeszkadza. Właściwie nie wiem czemu. Jest to inaczej jakoś zrobione, zestrojone? Nie, nie wiem dlaczego. Daje to też fajną taką próbkę pomysłów perły. Taki właśnie inny lica, zupełnie inne spojrzenie, ale też ma takie mroczne klimaty no i perkusja. Ja tutaj nie, nie wspominałem, bo jakby ja chyba bardziej się tym mimo wszystko skupiam na gitarach, ale nie wspomnieć o, nie wspomnieć o perkusji, o tym, co wyczynia ślimak, to jest grzech. On tu cały czas po prostu robi robi różnice. Ślimak do metaliki. Hmm, ciekawe, jakby brzmiała metalika, jakby ślimak tam przyszedł i zaczął aranżę jakieś. Okej, okay, ten utwór to nie jest klimat Tytusa. Sądzę, że inni muzycy łatwiej w to weszli a Sam Tytus pewnie poczuł się jak w czasie high proof, kiedy musieli nagrywać różne dziwne, szalone rzeczy co do następnego utworu o cygarze jak mówi Sam Tytus w tekście do tego numeru tak się zapędziłem, że jego sens musiałbym wydobyć wiele długich dni jak ze studni głębinowej, a sam kawałek jest perły dla mnie to taki utwór Ola, Mega Def trochę, trochę Annihilator, taki traszyk, straszyk. Traszyk, straszek, ale głupoty gadam. Mhm. W końcówce perła mocno się rozkręca. No właśnie, posłuchajcie, bo może coś dopadnie. dalej. No właśnie, tak się kończy. Dla mnie to mógłby być jakiś nowy początek. On tam zaczyna z tymi gitarami, ja tak robić pauzy, zapędzać, zapędzać. Zresztą to będzie ciekawe. Ja o tym jeszcze opowiem na, na kolejnych pytach z, z perłą. Że, że Są tam takie fajne zakusy perły, które są nie do końca rozwinięte. Ach, nie wiem dlaczego. Czy jemu nie pozwolili, czy to tak po prostu miało być. Ale szkoda, szkoda, szkoda. Tu jest taki pierwszy moment. Same te cytaty, które tutaj mówiłem. Tytusa była z Metal Hamera z roku 1999 numer 7 Metal Hamera. No i na zakończenie mamy ostatnie, ostatnie obkrążenie: Last Lap. Ech, w ogóle tak, jestem zadziwiony tym utworem. To jest jeden z takich tych mrocznych utworów, które czasami się pojawiały już w na przykład na High Proof. Jak to jest w ogóle, słuchajcie, zaśpiewane? Takim drżącym, wahającym się wokalem. Rewelacja. Słuchajcie, w ogóle, nie, nie wiem, wydaje mi się, że to ślimak śpiewa, ale to może nieistotne. Jak to? Jest to Kolejna zwrotka jest jeszcze bardziej takie taki drżącym głosem. O, no, nie, naprawdę to jest coś takiego niebywałego. Wiadomo, że to nie jest utwór, który będzie grany na koncertach, czy coś, ale fajny, fajny kierunek. No jest oczywiście solo i te solo, i to, co tu się dzieje, dla mnie to po prostu jest GSY i tyle. Mamy też jeszcze tam refrenik. To już taki normalny, typowy tytus. Nie ma co gadać. Jaka jest ta płyta tak naprawdę? Jest dynamicznie, ale jednocześnie hmm, próbują powrócić do tych korzeni, do tych, do tych wczesnych płyt, do tych pierwszych trzech płyt. My już wiemy, że oni tak grają. Natomiast dla mnie to wygląda tak, że żeby dobrze zrozumieć Acid, to trzeba zrozumieć to, że to są cztery, cztery osobowości. I głównie tutaj jest to, że jest tytuł, który pcha to w tą stronę taką rock'n'rollową, heavy metalową, motorheadową i zawsze był lica, który dodawał takiej pewnej nowoczesności. I ten gitarzysta, który wchodzi, zawsze ma być taką właśnie przeciwwagą, ma dodawać swoje bardziej nowoczesne, inne pomysły, tak? Więc jeżeli dobrze się to zbalansuje, no właśnie, to. to a CD muszą się trochę wysilić, rozkroczyć, e, spróbować czegoś innego i wtedy pojawiają się takie płyty jak Infernal Connection, jak High Proof. E, dla niektórych być może za bardzo to w stronę nowoczesności poszło. E, nieważne, dzięki temu je doceniamy, tak? Duż, dużo bardziej, choć niektórzy mówią, a The State of Mind, ale The State of Mind też jest w miarę nowoczesną płytą, nawet mimo, że to był taki powrót jakiś e, muzycznie do, do, do innych lat. Tutaj mm, no, no właśnie, ICG mają takie warstwy, tak? Tutaj ja tak mam takie wrażenie, że tu dopiero się coś zaczyna, że wszedł ten Perła, próbuje dodać coś swojego. Czy to wychodzi? Uznam tak, że mimo, że to jest całkiem niezła płyta i dzisiaj tą płytę ja doceniam dużo bardziej niż kiedy ją słyszałem. Kiedy ją pierwszy raz usłyszałem, ja byłem tak, na takiej zasadzie okej, okay, jest tu coś fajnego, jest Homo Submarine, najlepszy utwór na świecie. No dobrze, ale generalnie sama płyta uznawałem ją wtedy, pamiętam kiedy w 1999 roku jako najgorsza płyta. Jakie je znajoma jest Stefana, gorsza niż Fischdyk, bo kiedyś Fisznik 1 mi się bardzo podobał. <laughs> jak to się zmienia? Czyli mi się nie podoba, ta płyta dużo bardziej mi się podoba niż, niż kiedyś. Kiedyś może jej bym dał 3 punkty, jeszcze nie dojdziemy do, do ocen, to pewnie dojdziemy za jakiś czas. Tutaj muszę coś jeszcze opowiedzieć. Na 6-stopniowej skali dałbym pewnie 3, dzisiaj było, będzie to dużo więcej, bo jednak bardziej doceniam tą płytę. Bardziej doceniam to i też doceniam to, że to był taki pierwszy element. Tego wejścia perły, i na następnych płytach dopiero to się rozkręciło. A co o samej płycie mówią po latach, właśnie muzycy? No, Tytus mówi tak. Pierwsza płyta z perłą, i od razu się dotarliśmy. No, tu nie do końca się zgodzę. Wszyscy rzucili się do komponowania, nie jest równa, ale jest tu parę dobrych numerów. Wiadomo, jest Home Submarine. A Popcorn mówi tak. Mieliśmy bardzo mało czasu. No właśnie, jeden mówi się totalizm, drugi mówi mało czasu. <laughs> I Perła okazał się dominującą osobowością. Dobrze się tej płyty słucha, ale nie rzuca na kolana. O, i tu bym się w pełni zgodził. Ślimak. Sytuacja nas zmusiła, żeby szybko wydać album. Żeby pokazać światu, że zespół funkcjonuje, że się nie poddamy. Rzecz kompozycyjnie bałaganiarska. Jednak ma swój urok. Mało spójna, ale przez to może nie jest taka nudna. To jest znów z wydawnictwa, z magazynu tylko, teraz rok, przepraszam, numer 5 na 2004. No właśnie, po takim pierwszym przesłuchaniu i okrzyknięciu w 99 właśnie miałem takie mieszane uczucia e, z racji tego połączenia, dwa przyzwyczajenia, że, że ICG na ostatnich płydach e, mieli jednak więcej takiej progresywności. E, hmm. Coś mógłbym jeszcze powiedzieć myślę że perła zaczął też dawać takie impulsy i Im, im dalej pójdziemy w las tym więcej takich e, będzie i to było już to zauważalne że perła może nadawać pewien kierunek czy ten kierunek się komuś podoba czy nie to już zupełnie inna historia inna bajka inna kwestia ale już dziś mogę tak podsumować trochę uważam że perła policy miał najciekawszy kierunek zmian w jaki może pójść asidzi no bo tak był lipa ale no, powiedzmy sobie było to duże nieporozumienie, oraz był zdecydowanie za krótko. On też dawał, dawał bardzo ważny sygnał, ale no niestety, niestety był za krótko. Jankiel, to jest dla mnie pewną taką niewiadomą, do niego jeszcze kiedyś dojdziemy. Hmm, może był za mało wyrazisty, a może ja nie umiem doszczeć z tej wyrazistości, nie wiem. Na pewno najbardziej chyba sobie cenię perłę z tego wszystkiego, co tu zrobił. Był, był on wyrazisty, szedł w określonym kierunku. Czy ta płyta się zestarzała? Tak, no płytka już ma 23 lata, chociaż nie uznałbym go jakoś, że bardzo, szczególnie te niektóre utwory takie bardziej perłowate sądzę, że się mocniej, mocniej, tutaj ratują, są bardziej, bardziej, bardziej w takiej jakiejś ocenie, w tym co się dzisiaj dzieje. Ocena, no tak jak mówiłem, kiedyś dałbym 3 na 6 i to tak max, dzisiaj zastanawiałem się pomiędzy 4 a 5. Nie dałbym ostatecznie uznałem, że nie dałbym na 5, bo jednak jest dużo tam takich utworów, które po prostu mi znikają mimo mimo z trzech, czterech, które naprawdę robią różnicę, dałbym cztery, ale to jest taka mocna czwórka, nawet taka czwórka plus na 6. I dzisiaj ten album dużo bardziej cenię niż kiedyś. A co wy sądzicie o tej płycie? Czy przestaliście w ogóle słuchać Asidów, kiedy odszednica, czy, czy może to jest super ekstra płyta dla was? I w ogóle, co sądzicie o numerze Home Submarine? Czy też uważacie, że to jest najlepszy utwór na świecie? Jeżeli nie, to nie lubię już was. Już was nie lubię. Tak, Nikt was nie lubiłem tak naprawdę, tylko to udaje. Home Submarine to najlepszy utwór na świecie. Dzięki za wszystkie komentarze, które macie. Ja oczywiście zapraszam Was również do Facebooka, do metal Boomera, do Spotify lub do YouTube'a, w zależności, gdzie słuchacie. Ale też polecam mój sklep metalboomer.capsul.pl, gdzie znajdziecie różne koszulki, między takie też Halloweenowe, jak siedzę, ale też różne inne bardziej związane z czym, na przykład z Jamesem Hetfieldem i jego ulubionym słowem, czyli ja, ja, ja. No i tym optymistycznym słowem zakończymy to spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.